Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Reaktywowałem cykl Szybka Porada, coś co lubiliście, coś na co czekacie, żebym odpowiadał po prostu na Wasze pytania nurtujące Was poprzez takie krótkie filmiki. Postaram się, żeby ich było jak najwięcej, żeby były regularnie, a będę nagrywał je wieczorem po już tak głównej części pracy, czyli po nagrywaniu recenzji, rozpakowań, jakichś poradników, po odpisywaniu na Wasze komentarze, ale nie na wszystkie daję radę odpisać, więc czasem też przy okazji takim filmem mogę odpowiedzieć na kilka nurtujących Was nawet pytań, powtarzających się często. Ponieważ zamiast odpisywać 50 osobom to samo, nagram film i na niego po prostu traficie. Dobra, zaczynamy. Pytanie na dzisiaj. Już tutaj sobie sprawdzam. Ok, pytanie odnośnie sławek. Jakie sławki wybrać? HyperX Cloud czy HyperX Cloud 2? Obecnie mam zwykłego Realtek, ale w przyszłości będę się przerzucać na gamingową płytę z lepszym układem dźwiękowym. Czy warto dopłacać te 100 zł, a może kupić tańszy headset z Logitecha lub Creative? Powiem Wam tak, moi drodzy, jeśli chodzi o HyperXy typowo, to moim zdaniem do dwójki nie warto dopłacać, ponieważ nawet jak macie najtańszego Realteka, to te słuchawki nie będą grać tragicznie po prostu na tym układzie. Nie będzie to oczywiście klasa światowa, ale też nie będzie źle. A jeśli tak jak tutaj kolega planuje przerzucić się na płytę z lepszym układem dźwiękowym, z lepszym dźwiękiem, to te HyperXy jedynki naprawdę dadzą sobie radę. Albo jak sobie kupię jakąś zewnętrzną kartę dźwiękową, jakiś DAC, też będzie dużo lepiej. Dlaczego tak? Ponieważ HyperXy Cloud 2 są droższe, 100-150 zł, ceny są różne i ta karta dźwiękowa, która jest tam w komplecie 7.1 na USB, nie jest najwyższych lotów, jest to karta, powiedziałbym, podstawowa, nie powoduje ona żadnej rewolucji, dlatego moim zdaniem lepiej zaoszczędzić. Oczywiście wtedy mamy kwotę na te HyperX Cloud 1 jakieś 250-300 zł, zależy czy trafimy na promocję. Mamy w tym przedziale cenowym także sporo innych headsetów. W tej cenie mógłbym polecić chociażby Logitech G430, które kosztują około 260 zł plus minus, oraz chociażby SteelSeries Siberia V2, też w troszkę niższej cenie, bo jest to od 230 do 300 zł w zależności od modelu. Jeśli byście się uparli na Razera, to mamy też podstawowe Krakeny w cenie 260 zł oraz kolega wspomniał o Creative Labs. Jest tutaj headset chociażby Creative Labs Tactic 3D Rage bezprzewodowy za 289 zł, też z własnym układem dźwiękowym, więc też mogłoby to wypaść jako ciekawa alternatywa oczywiście, ale jeśli byśmy mieli brać na jackach, to jest takich propozycji więcej, chociażby Asus Strix 2.0, które widzieliście u mnie w recenzji. W tej chwili kosztują 240 parę złotych, można za tyle już je kupić. Jest to headset masywny, ale za to wygodny i naprawdę dobrze grający. Propozycji jest znacznie więcej, ponieważ prawdę mówiąc w cenie 250-300 zł mamy tych headsetów najwięcej i jest tam w czym wybierać. Ja podałem Wam kilka propozycji z mojego doświadczenia. Ceny tych headsetów macie także w opisie filmu, tak więc zapraszam Was do sprawdzania, ile co kosztuje. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Zadawajcie kolejne pytania, ja postaram się regularnie nagrywać odpowiedzi i je wrzucać. Chciałbym domyślić, żeby to była jedna odpowiedź dziennie. Myślę, że wtedy każdy byłby szczęśliwy i Wy, i ja. Mógłbym też mniej czasu poświęcać na komentarze, a więcej po prostu na te odpowiedzi wideo. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!